więc dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Zjednoczonej Lewicy. Dziś spotykamy się drugi raz w kwestii naszego programu. Za naszymi plecami znajduje się kolejny billboard związany z naszą kampanią społeczną. W tym tygodniu to są kwestie zdrowotne. Jesteśmy już ponad ćwierć wieku po transformacji ustrojowej i w dniu dzisiejszym warto by było zapytać się, czy ta transformacja spowodowała to, że wszystkie Polki i Polacy są faktycznie beneficjentami tej transformacji. Są dwa systemy, które są najgorzej na dzień dzisiejszy oceniane, pomimo bardzo dużych środków nakładanych na ten system, jak również coraz większej ilości osób pracujących w ramach tego systemu. I to jest właśnie między innymi system opieki społecznej, ale również system ochrony zdrowia. W Polsce tak naprawdę ten system powinien się nazywać systemem leczenia chorób, a nie ochrony zdrowia, ponieważ nie mamy dobrze funkcjonującego programu faktycznie chroniącego polskie zdrowie. O szczegółach tego programu opowie pan doktor Andrzej Mazur. Miło mi, dzień dobry. Naszą podstawową ideą jest poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych. Drugą ideą naszą jest, ażeby dostęp był powszechny, równy i nieodpłatny. Musimy stać na straży ubezpieczeniowego systemu zdrowotnego. Proszę Państwa, jeśli można, ja chciałem się upomnieć, bo trzeba właśnie po tych 25 latach ostatecznie upomnieć się, my jako społeczeństwo powinniśmy to zrobić, o pielęgniarki. Ta praca jest moim zdaniem równie ciężka jak praca górnika dołowego w kopalni czy sierżanta w armii, więc ostatecznie musimy w końcu zdecydować, że wykonywanie tego zawodu ma stać się opłacalne, ma być po prostu intratnym zajęciem, a nie zajęciem, które wynagradzane jest w formie jałmużny. Także wspieramy także te postulaty pielęgniarek, także na Opolszczyźnie. Szanowni Państwo, jeśli można, 25 lat od przemiany ustrojowej to jest ten czas, kiedy możemy zadać wszystkim politykom, którzy dotychczas sprawowali władzę, zwłaszcza obecnej koalicji, czy reforma zdrowia to jest coś, co się udało w Polsce. W przekonaniu lewicy oczywiście tak nie jest. Zdrowie i życie ludzkie stało się towarem. Nie może być tak i na to zgody nie ma polskiej lewicy, Zjednoczonej Lewicy, że zdrowie i ludzkie jest wycenione tylko i wyłącznie punktowo. Musimy traktować wszystkich równo, musimy pamiętać o tym, że nie ma zgody na to w Polsce, żeby bogaci leczyli się w lepszych warunkach, a biedniejsi nie liczyli się w tej stawce w ogóle. Proszę zwrócić uwagę, ile w tej chwili czekamy w kolejkach do lekarzy specjalistów. Ten billboard, który dzisiaj jest za naszymi plecami, to hasło, które pokazuje, nie chcę umrzeć w kolejce do lekarza specjalisty czy lekarza innego, pierwszego nawet kontaktu. Proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w takim momencie, w takiej chwili dziejowej, gdzie niestety życie ludzkie ma małe znaczenie i zdrowie ludzkie niestety także w polskim finansowaniu. Proszę zwrócić uwagę, łatwą ręką w ostatnich miesiącach wydano blisko 100 milionów złotych, a ile na co dzień spotykamy się z problemami zbierania środków finansowych na dzieci, które nie mają dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia ze względu na specyficzną sytuację zdrowotną. Chcemy to usprawnić, są pomysły Zjednoczonej Lewicy na to, ażeby finansować służbę zdrowia, między innymi z opodatkowania polskich banków i od podatku od transakcji finansowych. Zwrócę tylko uwagę, że dziennie w ciągu 24 godzin w Polsce suma obrotów kapitałowych to blisko 30 miliardów złotych. Dla porównania powiem, że 355 miliardów złotych to jest budżet naszego kraju, jeśli chodzi o wydatki. Czyli można powiedzieć, że w ciągu 10 dni na rynku kapitałowym mamy do czynienia z całym budżetem Polski, jeśli chodzi o wydatki. Są potencjalne źródła i o tym chcemy jako Zjednoczona Lewica mówić. Dzisiaj wraz ze mną, bo od tego powinniśmy rozpocząć, jest cała drużyna Mocnej Lewicy na czele z liderką Anną Kubicą, z Tomaszem Garbowskim, z Adamem Pieszczukiem, z Andrzejem Mazurem, z Jarkiem Pilcem i ta drużyna w okręgu opolskim, w okręgu 21 ma jasne przesłanie. Nie ma zgody na komercjalizację, prywatyzację szpitali, nie ma zgody na to, żeby bogaci leczyli się w lepszych warunkach niż biedniejsi. Dlatego to, co
to mówił kolega przewodniczący Piotr Woźniak. Nie ma zgody na komercjalizację. My jesteśmy zdziwieni, że władze województwa przekształcają SPZOZ-y, spółki samorządowe. Nie wiadomo dlaczego i z jakiego powodu. Samo przekształcenie nie przyniesie lepszego efektu leczenia pacjentów w naszym regionie. Ja chciałbym przypomnieć, kiedy Lewica w naszym województwie rządziła, to był konwent marszałka ze starostami, że współpracowano, dyskutowano o sieci szpitali publicznej, o najlepszym rozwiązaniu dla każdego mieszkańca naszego regionu. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj się uważa, że przekształcić SPZOS, czyli szpitale publiczne w spółki, zlikwidować, ograniczyć i myślę, że taka współpraca jest nie na miejscu. My, jak rządziliśmy w regionie, udowodniliśmy to, że potrafimy współpracować i mamy dobre mechanizmy, które chcemy wdrożyć. Mamy dobry program, ale mamy dobrych ludzi. Andrzej Mazur jest dobrym przykładem osoby, ekspertem z naszego regionu, który, mam nadzieję, kiedy Zjednoczona Lewica osiągnie wynik, który pozwoli mu osiągnąć zdolność koalicyjną, że będzie naszym kandydatem na stanowiska czy ministra zdrowia, czy wiceministra zdrowia, bo z Opolszczyzny naprawdę mamy potencjał w każdym zakresie. Na naszej liście są osoby, które mogłyby śmiało zajmować ważne stanowiska i ważny sposób uzdrawiać nie tylko ochronę zdrowia, oświatę, gospodarkę. Andrzej Mazur jest dobrym przykładem eksperta Zjednoczonej Lewicy. Oczywiście apelujemy do innych ugrupowań, my jesteśmy gotowi na debatę w naszym regionie i mamy, myślę, że jeżeli taka debata będzie w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie polityki społecznej, gospodarczej, w zakresie oświaty, w zakresie świeckości państwa, to jesteśmy gotowi, możemy 20 kilku kandydatów zaprezentować i walczyć o swoje postulaty. Warto zauważyć, że ochrona zdrowia jest dobrem konstytucyjnym. Dlatego powinna być pod ochroną państwa, powinna być monopolem państwowym. Szanowni Państwo, chcemy jeszcze dodać, że służba zdrowia to nie tylko leczenie, to także profilaktyka. I tutaj jest problem, bo jeśli w 2010 roku było niezaszczepionych 2,5 tysiąca dzieci, tak w roku 2014 było już ich ponad 12 tysięcy. Zatem mamy problem, znaczy coś się dzieje, bo przecież wiadomym jest, że leczenie chorób jest o wiele droższe niż im zapobieganie. Musimy temu trendowi powiedzieć stop. Te trendy wypływają ze środowisk prawicowych, które mówią, nie będziemy szczepić, bo się sprzeciwiamy koncernom. Nie będziemy szczepić, bo to jest passé. Nie, proszę Państwa, trzeba powiedzieć temu dość, trzeba rodzicom ułatwić szczepienia dzieci, bo tak jak mówię, pieniądze przeciekają nam między palcami. Nie możemy udawać, że nie ma problemu. Mamy pięciokrotny wzrost tendencji rodziców, które powodują, że dzieci się nie szczepi. I ten trend jest zwyżkowy. To jest niepokojące. Zatem musimy położyć nacisk na akcje promocyjne szczepieniom. To jest pierwsza sprawa. Ale dwa, musimy także edukować, ale także musimy egzekwować to prawo, które już mamy. Nie możemy sobie pozwolić, nie stać państwa polskiego na to, aby leczyć na choroby, które w naszym państwie nie powinny już mieć racji bytu. I jeszcze jedna sprawa, trzeba patrzeć jeszcze na jeden kontekst. Szanowni Państwo, przez Europę przetacza się wielka fala imigrantów. To są kraje, w których służby zdrowia prawie nie ma. Czyli ci ludzie zjeżdżają do nas, a my musimy jako społeczeństwo być na to gotowi. Nie tylko pod względem finansowym, ale także po prostu pod względem zdrowotnym. Będziemy mieć za jakiś czas problem, dlatego że nie szczepimy i nie możemy sobie na to pozwolić, żeby pieniądze nam uciekały między palcami. Dziękuję.